Tak, w dniu włóczyki ja mam szczęście sfilmować dwa bociany. Okoliczne łąki nadliwieckie, to są bogate w pokarm. Chętnie zjadane przez te ptaki. I tu na tych łąkach można spotkać ich często. Często też w większych grupach. Popatrzmy zatem przez chwilę. Już obok niego drugi, nieco rozeszły się od siebie i szukają pokarmu, a obok przy Starorzeczu, o tu widać wyraźnie ten teren porośnięty szuwarami, trzciną, to dawne koryto Liwca. Widać wyraźnie zagłębienie w tym miejscu. I to dosyć w sporym odcinku. A tam w cieniu za krzakami ukryły się krowy. Dróżka zbożych do Turny wiedzie właśnie tędy, środkiem łąk. A z tej strony widać już pierwsze zabudowania wioski. To są czworaki. Tu mniej więcej środek wsi. A tu już jej koniec. Początek tego małego lasu. Zwanego przez tubelców choinami. To już koniec wioski. Taka za mną. Skoszona łąka. No jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem. Szkoda, że nie można uchwycić też nie tylko samych widoków tu okolicznych, ale i zapachu tych łąk, a zwłaszcza po skoszeniu trawy. Jest rewelacyjny. Jeszcze raz. Skoszona łąka. Ciągnie się długim odcinkiem, na długim odcinku, aż po sam brzeg Liwca. To Starorzecze jest jeszcze na tyle podmokłe, że daje schronienie. No i nawet odrobiną wody jest miejscem dla ochoty, dla tego bydła. W trzcinach kryje się mnóstwo owadów, które teraz przy temperaturze 24 stopni chyba będzie to słychać. Grają. I przypomnę raz jeszcze, jest dzień 23 lipca, rok 2012. Dziś obchodzony jest dzień Włóczykija. I w związku z tym wypuściłem się swoim rowerem po okolicznych terenach i łąkach. To mój rower, odpoczywa w tej chwili, bo przebył już parę ładnych kilometrów dziś. A ja
postanowiłem uczcić dzień włóczy kija przejażdżką po okolicy. A teraz zmierzam wykąpać się w stronę Liwca.